Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 13 lat. Tutaj akurat składa się, że jest lunch urodzinowy. Moje urodziny tak jakoś przeszły szybko. To co widzicie, to jest zupa z siedmiu grzybów. Jest wywar gotowany pod dużym ciśnieniem. W tym też widzę smardze takie jak polskie, czyli jak to się nazywają trufle europejskie, trufle polskie. Tutaj dużo tych smardzów jest. Bardzo dobre grzyby. To jest siedmiu grzybów. Tą zupę podaje się właśnie w urodziny. Z tego tytułu, że coś, tam 7, nie, przepraszam, 8, bo to liczba 8. A tutaj jest tofu, wygotowane na mięsie z krabów i na tym, na tym kolagenie z krabów. Czyli gotowane są kraby do rosołu, następnie wyciągane jest mięso z nich, wyrzucane są skorupy, łupy i wrzuca się do tego pokrojone twarde tofu, które się rozgotowuje lekko. I powstaje coś takiego no w gruncie rzeczy kraby są dosyć drogie. I przygotowanie takiego kotła z krabów byłoby niezmiernie drogie. Kosztowne, stąd też wzmacnia się je, przez to, że tofu mają fantastyczną możliwość, umiejętność wciągania smaków, przyswajania sobie innych smaków, e, innych potraw, które są mocniejsze niż tofu, bo w gruncie rzeczy tofu jest takie bez smaku. Bardzo jedwabisty smak, bardzo delikatny smak seafood, czy tam owoców morza. Cudowne. E, wszystko w ogóle, cała, cały lunch był oparty właśnie na owocach morza, gdyż Zapraszający. Wszyscy byli koneserami. Klipy mi się trochę pomieszały w kolejności, ale to najważniejsza jest chyba prezentacja i rozmowa. Tu jest amur biały. Akurat w tym wypadku amur biały, ryba po mandaryńsku, jest nakrawana w kawałeczki i smażona na głębokim tłuszczu. Później polewana sosem słodkim. Tutaj na ten makaron, który widzicie, to jest makaron z ziemniaków, z jajkami z przepiórek oraz również owocami morza, krewetkami. Właściwie to nie są owoce morza, to są owoce jezior, bo to są krewetki ze słodkich jezior, kraby ze słodkich jezior i ryby ze słodkich jezior. Tu generalnie e, służą okolice dziangsu to jest wszystko jezio, jezio, jeziorzysta, jezio, jezioranowa, jeziorańska okolica. Stąd też dużo owoców jezior, z jezior. Także wkrojone tutaj są krewetki, wkrojone są różnego rodzaju właśnie owoce z tych jezior. A tu jest kaczka po, peki, po, ke, po, pe, po pekińsku. Z sosem, z melasy. W kaczce po pekińsku nie jest najważniejsze mięso, ale ta skóra, ta skóra mocno zesmażona, podawana w tych takich placuszkach e, z mąki, no, jest cudowna gama kolorów i cudowna gama smaków. To fantastycznie się to komponuje. Ja osobiście jestem, e, uwielbiam kaczkę po, po pekińsku, gdyż pierwsze moje spotkanie z kaczką po pekińsku było pier Pierwszy raz jak przyjechałem do, e, e, do Chin. Ale na Chiny kontynentalne. To był właśnie Pekin, a gdzieś tam chyba 2003-2002 rok. I zajadałem się tą kaczką codziennie, bardzo mi to smakowało. Do tej kaczki robi się tak, jak gdyby zawijane yy, zawijane sandwicze, i wkłada się do tego ogórka, oczywiście, wkłada się do tego scallions, czyli tą taką cebulkę naciową. No i oczywiście skóra jest najważniejsza. Skóra jest najważniejsza w tej kaczce, bo najpierw ta skóra w kaczce jest wydmuchiwana gorącym powietrzem przed upieczeniem jej, tak że ona się oddziela od tego mięsa. A następnie ten tłuszcz z tej skóry skapujący wypieka tą kaczkę. Ona tak wisi sobie w tych piecach kamienkowych. No cudowna, cudowna. Dawno już tego nie jadłem. Zapomniałem smak tego, zapomniałem, jakie to jest pyszne i jakie to jest godne. Jedzenie wszystkie w ogóle te potrawy, które tutaj widzicie, to są moje ulubione potrawy, tutaj korzeń lotosu. Te białe kwiatuszki, które żółte kwiatuszki, które widzicie, to jest osmantus, głębła już się pojawiła. Zaczyna się pora deszczowa wkrótce będzie coraz więcej deszczu. Dzisiaj potężne deszcz. Nie mogłem wyjechać w ogóle z magazynów. Taki był duży deszcz, tak nas złapało, że no, w ogóle samochody nie wyjeżdżały przez 2 trzy godziny. Ten osmantus to coś takiego jak gdyby smak wanili, pomieszany z zapachem konwali. No cudowne. Grzyby szpilkowce. Grzyby szpilkowce reprezentują w kulturze chińskiej, przynajmniej wsłużą długożywotne życie. Długie życie, gdyż nie widać początku, ani nie widać końca. Jak się przyjrzycie tej potrawie, to nie widać ani początku, ani końca. Czyli bardzo długie życie. Coś takiego jak również makaron. I tutaj będzie za chwileczkę moja ulubiona zupa. To jest to zupa z czerwonego groszku. Grochu. Czerwonego grochu. Um, z cukrem melasowym, z kuleczkami. Z takimi malutkimi pyzami z ryżowymi. Oczywiście osmantus, kwiat osmantusa. gotowane na osmantusie. Na liściach osmantusa. Także ma niesamowity Taki fragrantny, pachnący, ten zapach tej zupy, słodziutki. W gruncie rzeczy to jest, nie jest wybór jest, wywar jest z kości wieprzowych, ale nie jest taki mocny, nie czuć go tak mocno, ale jest to słodziutkie, delikatne. Parę z Was się wypytuje mnie właśnie, czy te rzeczy są naprawdę takie słodkie, niebezpieczne względem na cukrzycę. Otóż nie, ten czerwony. Cukier z trzciny, ten najprostszy taki cukier, okazuje się, że on nie jest taki niebezpieczny dla organizmu, gdyż to jest taki, jakby to powiedzieć, taki skomplikowany cukier do rozłożenia. To nie jest prosty biały cukier. A tutaj bardzo często jest spożywany właśnie ten cukier wśród lokalnej diety. Co się okazuje, do momentu wejścia Coca-Coli i innych tych używek nowoczesnej cywilizacji nie było w gruncie rzeczy cukrzycy. W gruncie rzeczy to cywilizacyjne osiągnięcia zachodu powodują cukrzycę, Ten cukier tak używany w tradycyjnej kuchni chińskiej, ten czerwony cukier, ten melasowy cukier, ten cukier brudny nie jest w ogóle tak niebezpieczny dla organizmu. Oczywiście wracam do ryby po mandaryńsku. Wszelkiego rodzaju ryby są używane do tego. Głównie wykorzystywana jest ryba, która słodkowodna, która ma jak najmniej ości. Można próbować wszystkich rodzajów ryb i je się nakrawa w takie bardzo drobne paseczki, a następnie wrzuca się najpierw na głęboki tłuszcz i te, te paseczki tak oddzielają się, tak wyglądają takie nastroszone i ten pysk taki otwarty wygląda tak smoczo. A następnie się to polewa słodką polewą z mandarynkami i cukrem i następnie to się lekko w piecu wypieka i garniszuje się do wyboru koloru. Ośmiorniczki, ośmiorniczki takie drobne małe ośmiorniczki, one są chowane na na plantacjach, na farmach, z kawałkami y, grubych klusków ryżowych. Grube kluski ryżowe. Y, po chińsku się nazywa niengao, To jest wpływ koreańskiej kuchni i robione z bardzo ostrą papryką i ogromną ilością orzeszków sezamowych. Nie, ziaren sezamowych. Cudowna kombinacja smaków. To akurat nie jest słodkie. To jest akurat lekko słonawe. Y, to jest chyba jedyna potrawa, która na tym stole nie jest słodka. Reszta wszystko taka lekko do, słodkawa. Ale to, co widzicie teraz, to jest już kuchnia... Wiosenna, bodajże od 21 maja przechodzimy do kuchni wiosenno wiosennoletniej stąd też będą się pojawiały ryby po mandaryńsku, taką którą tutaj widzicie oraz wszelkiego rodzaju przysmaki słodkie oraz przysmaki oparte na krabach, bo zaczyna się pierwszy połów krabów, krabów miękkopancerzowych. właśnie to są, one mają jeszcze miękki pancerz, one na jesień będą miały twardy pancerz a teraz mają miękki pancerz, stąd też łatwo bardzo je się robi właśnie z tym tofu i ten kolor jest taki bardzo fajny i w ogóle ten smak, naprawdę ten smak przenika to tofu, ten smak tego, tego kraba jest z, z lekką nutką słodyczy i coś takiego pomiędzy kawiorem, lekko słodkawym kawiorem, a wywarem, mocnym wywarem rybnym. A bardzo dobrze to smakuje i bardzo dobrze to rozwija się na palecie. Jeszcze raz tutaj szpilkowce, grzyby szpilkowce i te właśnie grzyby się podaje na urodziny, generalnie, gdyż one tak jak gdyby sugerują, że tak widzicie, nie ma widać, nie ma widać ani początku, ani końca i że to tak sugeruje, że życie będzie. Bardzo, bardzo długie to jest takie. Tradycja tutaj przynajmniej w Sudżu. W innych częściach im podaje się makarony, długie makarony na urodziny, które również reprezentują długie życie, stąd też. Jest wiele tradycji związanych z urodzinami. A podaje się również taką robioną na parze najpierw słodką pyzę taką dużą wielkości piłki do piłki ręcznej, a następnie lekko smażoną, zesmażoną na tłuszczu. Również reprezentuje ona nieskończoność. Na urodziny do każdej potrawy używa się ośmiu smaków. Ośmiu smaków, bo ośmiu smaków reprezentuje. Reprezentuje właśnie to szczęście, ten sukces, tę ten, 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 tą, tą szczęśliwą urodzinową liczbę. Osiem również e, e, ósemka jest moją szczęśliwą, bo jestem, bo jestem e, wszystko praktycznie. Ciekawe daty w moim życiu są związane z ósemką. Także to jest ciekawa sprawa i dodaje się właśnie osiem różnych przypraw. W gruncie rzeczy tak zaobserwowałem, że jak gdyby tak się zastanowił na tym, to one lekko podobnie smakują do siebie, ale jednak nie. Bo każda potrawa ma troszeczkę inny, inną fuzję smaku. Na przykład ryba po mandaryńsku ma mandarynki. A nie dlatego, że po mandaryńsku, bo mandarynki go mandaryńsku że dla bogatych ludzi. A mandarynki właśnie są w sosie. Um, korzeń po lewej stronie widzicie lotosu, no to znowu on ma smak róży i róży z osmantusem. Także troszeczkę jeszcze inny taki e, smak, chociaż używają ośmiu tych samych podstawowych e, przypraw. Genialne i fantastyczne smaki. Tutaj widzicie, takie tą rybę się bardzo łatwo je, bo się odrywają te kawałeczki tej ryby. I każdą rybę z solenizmem, każdą potrawę z solenizem pierwszy próbuje, a następnie goście ją próbują. E, Muszę przyznać, że było dużo, dużo potraw. Byłem naprawdę mocno najedzony i przyznam, że nigdy nie jadłem tak dużego lunchu. Zaczęły się w ogóle upały i humidy, czyli te, te, te dni długiej, kiedy jest naprawdę duszno, bo zbliżamy się do pory deszczowej. A tutaj na słodkim alkoholu robione łałacaj yy, yy, albo cinchła. Tak też się nazywa Cinchła. Wiecie, co to wygląda jak koniczyna? normalnie koniczyna, tylko że ona rośnie w wodzie. Też ma trzy listki. Jest ona robiona na słodkim winie, duszona z cukrem i z... to jest wino ryżowe, tylko że słodko, słodkie ryżowe. Bardzo fajnie to smakuje, gdyż ma czuć taki korzenny smak wina, wina ryżowego, goździk chyba, czuć goździka. I do tego to, to warzywo, to, ta trawa rośnie cały czas do okrąg na, okrąg na okrągło roku i także jest dostępna wszędzie. A tej flaczki. Flaczki po, w stylu sujo. Ja ich osobiście nie lubię, bo są białe, bo zupa jest mętna. Nie lubię w ogóle generalnie zup mętnych, ale bardzo dobrze smakują. Tylko te flaczki, to jest akurat żołądek wieprzowy krojony na kawałeczki. Także widzicie koło tych pieczarek te, te kawałeczki mięsa, to są właśnie flaczki. Nie ma smaku flaczków, muszę przyznać. Ma smak bardziej taki wieprzowy. Jakby zupa na wieprzowinie taka i nie jest słona, taka jest lekko, lekko mdława, gdyż jest ten biały kolor jest spowodowany wzmocnieniem mleka sojowego. Wzmacnia się po prostu, czy tam zabielam mlekiem sojowym, ale jest taka dosyć pożywna i dosyć gorąca. Lokalci to uwielbiają, ja taki jestem w gruncie rzeczy. Średnio nastawione do tej zupy. Być może w zimie by to lepiej smakowało, ale na początku wiosny, albo inaczej, na końcu wiosny, początku lata to raczej nie. Myślę, że troszeczkę za ciężki smak. I No i poza tym, tak jak mówię, no to moja osobista preferencja jest, nie lubię białych zup. Nie lubię takich tego zabielonych za bielony, za zup, bo zwykle mi się kojarzą że z, z tym, że za szybko były gotowane. Praktycznie to jest tyle na tyle. Wszystkie potrawy, które tutaj widzicie, są typowe dla kuchni słudżą. except poza kaczką, po. po Pekinsku, która, która w gruncie rzeczy w korzenie ma z północy, z północy Chin. Ten makaron jest bardzo fajny. Ten makaron z owocami, ze zwierzakami, z jeziora. I to jest makaron, makaron robiony z mąki ziemniaczanej. Także on jest taki lekko brązowawy, bardzo leciutki. Bardzo delikatny i najpierw jest zesmażony, nie, przepraszam, najpierw jest ugotowany, a później jest zesmażony z kawałkami. Tam wszystko w środku, w tym jest małże, kakos, wrzucone są shrimpy, goi, goi, goi duck, masę różnych. Tutaj macie ogon właśnie tej ryby, tego amura akurat. On tutaj przeważa w tych wszystkich restauracjach, to jest najpopularniejsza ryba małoścista. Tyle na tyle, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 13 lat, kuchnia z Chin i chiński biznes. Dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam rodaków na świecie, wszechświecie.